I przechodzimy do kolejnych materiałów, to jest do realizacji bieżących zadań oświatowych. Tak już mówiłem to w sprawozdaniu z działalności. 2 września zrealizowaliśmy nowy rok szkolny. Będzie to trudny, jeżeli chodzi o finansowanie oświaty. Na pewno rok dla nas. Wyliczeń, które dokonaliśmy do końca roku, podwyżki, które muszą zostać wypłacone nauczycielom, to kwota około 560 tysięcy. Radosnym jest to, że 3 dni temu dostaliśmy zawiadomienie o tym, iż subwencja, którą otrzymamy, to 345 tysięcy. Jest wyższa niż się spodziewaliśmy, ale i tak musimy do tej podwyżki dopłacić. Są kolejne środki, które z naszego budżetu będziemy musieli zamiast na inwestycje przeznaczyć na podwyżki. Oczywiście to nie jest żadna uwaga, że te podwyżki dla tych nauczycieli się nie należą, tylko one powinny być sfinansowane z budżetu, z subwencji, którą otrzymujemy. Samorządy nie powinny do tego typu ruchów pasowych dopłacać. Niestety, jeżeli chodzi o oświatę, jest tak, że tak samo są opłacani wszyscy pracownicy. Nie ma narzędzi, które pozwalałyby w sposób jakiś znaczący nagradzać tych, którzy robią to najlepiej. Co więcej, nie ma też możliwości jakiegokolwiek oddziaływania na nauczycieli, którzy swoje obowiązki robią gorzej, albo nawet się do tego nie nadają. Mamy sygnały, nie mówię tutaj o naszej gminie, ale mamy sygnały i przykłady naprawdę takich drastycznych zjawisk, gdzie ludzie, którzy nie powinni znaleźć się w oświacie, tam pracują. Również mamy takie sytuacje, gdzie widzimy, że ta oświata jest źle finansowana, ale na dzisiaj przy tym systemie prawnym niewiele możemy zrobić. Całe szczęście, że przez te zawirowania kolejne reformy udało nam się przejść, powiedzmy, suchą nogą. Innym bardzo ważnym aspektem jest demografia. Program 500+ na pewno jakiś wpływ na tą demografię miał, ale ten wyż, powiedzmy, no lekki wzrost, zanim wejdzie do szkół, trochę czasu minie. Do tego czasu naprawdę będziemy mieli problem z tym, aby ta demografia no, nie utrudniała nam funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Korzystając z tej chwili jakby troszeczkę wolnego czasu, to chciałem wszystkich Państwa zaprosić na Dzień Kuropatwy do Rajków. To jest już takie jakby cykliczne święto, od 7 lat co roku jest organizowane. W Rajkowach od 2003 roku prowadzona jest wolierowa hodowla kuropatwy. Prowadzona ona jest przez Polski Związek Łowiecki, ja się nią opiekuję. Dzięki temu na wolność w województwie pomorskim trafia około 2000 sztuk kuropatw. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również przyłączam się do zaproszenia i serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w tej pięknej uroczystości. Gminski Ośrodek Kultury, można tak powiedzieć, jak to zostało ujęte w materiale, prowadzi działalność, można powiedzieć, w 2 zasadniczych obszarach. Jedna to jest prowadzenie edukacji kulturalnej, czyli to są wszystkie zajęcia, które prowadzimy, tak jak plastyczne, taneczne, wokalne, muzyczne i podobne. A drugie to jest organizacja imprez. Chciałbym, i taki mam plan, o czym mówiłem na komisji, żeby jeszcze zrobić osobne spotkanie, żeby tę diagnozę omówić z komisją, która zajmuje się sportem, z władzami, sportem i kulturą. Kulturą miałem na myśli, i z władzami gminy, żeby tą diagnozę dokładnie omówić. Wskazuje pewne potrzeby, które pojawiają się, które te panie, które badały, prowadziły tutaj pracę na terenie naszej gminy, co zauważyły. Oczywiście w większości zdecydowanie się z tym zgadzam, bardziej lub mniej, ale to na pewno jest wszystko bardzo cenne i taka diagnoza, podobnie jak 5 lat temu, jest faktycznie dla nas pewną taką mapą drogową. Koniec tutaj sprawozdania znalazły się pomysły działania na Miejski Ośrodek Kultury i przykładowe działania. I pierwszym punktem było stworzenie lokalnego społecznego archiwum. Brak jest jednoznacznej tutaj definicji, co należy rozumieć przez to społeczne archiwum. Chciałbym pana dyrektora zapytać, co pan dyrektor przez to rozumie, jak takie społeczne archiwum mogłoby wyglądać na terenie gminy Pelpin? No ja musiałbym spytać się autorek tych dwóch pań, które były, co one miały dokładnie na myśli. Nie sprawdzałem, czy odnośnik działa, czy nie. Działa. W ramach jednego z projektów kilka lat temu powstał portal historyczny Pelplin. Powstał, ale on, tak można powiedzieć, jest szkielet i on powstał, nie do końca został
zrobiony i on ciągle wymaga dokończenia. Uważam, że sam pomysł jest bardzo dobry, tylko trzeba by znaleźć środki i powołać zespół, żeby ten portal dokończyć. Ten portal historyczny Pelplin został utworzony przez gminę w poprzedniej kadencji. To są takie dosyć szczątkowe informacje. Tam pewien niewielki zasób jest, tam trzeba by jeszcze dużo, dużo zrobić, żeby to nabrało jakichś tam pewnych kształtów, żeby to było też przydatne. To był projekt, który formalnie złożył Ośrodek Kultury, ale pieniądze były ograniczone, ale praktycznie pracę wykonali pracownicy Urzędu Gminy w poprzedniej kadencji. Tak zrobili, tak zostało. I nie przekazali tego do Miejskiego Ośrodka? Nie, my nie mamy dostępu do tego. Poza tym no, trzeba by znaleźć i czasu, troszeczkę i pieniędzy, żeby to dokończyć. Kuriozalna sytuacja, że Urząd Gminy prowadzi muzeum, a Miejski Ośrodek Kultury się dowiaduje o tym, gdzieś pisze projekt, no nie, na pewno to trzeba to wyprostować. No, nie może tak być, że muzeum... No to... Nie chcę mówić o szczegółach, jak to było z tym projektem, bo to jest, myślę, temat. Na pewno musimy się spotkać i rozmawiać, bo trzeba na pewno tą sprawę wyprostować. Ale co z tej samej diagnozy, to ja myślę, że nie powinien być w ogóle opublikowany ta diagnoza, bo ona zawiera informacje nijak śmiejące do rzeczywistości. Ja rozumiem, że im gorzej, tym lepiej, że może więcej zostanie pieniędzy, bo tak ja widzę tutaj z tego taką intencję. Są informacje, które nie były w ogóle konsultowane i w jakiś sposób uwiarygodniane, dlatego te panie powinny jeszcze nad tą diagnozą się pochylić i doprecyzować, bo w takim świetle, jak ona została tutaj diagnoza wykonana, to gdybym nie wiedział, że dotyczy Pelplina, to nigdy bym się nie domyślił. Młodzieżowa Rada Miasta. Trzy razy podchodziliśmy do tego, trzy razy padała. Co więcej, ostatnia inicjatywa, zaprosiłem opiekuna i młodzież do mnie na spotkanie, do dzisiaj do mnie dotarli. Co do meritum, ja zgadzam się, jakie są to potrzeby, ale myślę, że nie trzeba do tego dochodzić w taki sposób, że gdzieś tam, chyba że taka intencja jest, że czym gorzej się napisze, tym się więcej dostanie. No bo tak bym to interpretował, nawet zdjęcie, które są zalety i wady gminy Pelplin. Widzimy na kartkach, że to samo jest napisane po jednej i po drugiej stronie. Gdzie tu logika? To znaczy zdjęcia, tak, wnioski, które są tam, one płyną ze spotkań. One nie zostały. Ze spotkań z liderami, z KDW, z młodzieżą. Przecież te panie sobie też tego nie wymyśliły. One po prostu zebrały te opinie i na podstawie tego napisały, oczywiście posiłkując się pewnymi informacjami. I nie uważam, że tam jest aż tak krytycznie. Raczej tam jest przede wszystkim pewne wskazówki, w jakim kierunku trzeba pójść. Ja nie wiem, z kim ta rozmowa była przeprowadzana. Znaczy, na pewno musimy się spotkać na temat tej diagnozy, porozmawiać, bo uważam, że jeżeli ktoś użyje złej metody do badania, do przygotowania takiego dokumentu, to później są takie odczucia. Mogę też pójść do pana, który jest pod budką z piwem i zapytać się, jak mu się w Pelplinie podoba. Rano, jak będzie na kacu, powie, że jest brzydko, a wieczorem, jak już będzie pijany, to powie, ładnie, jest kolorowo. No i dlatego ja mam tu takie moje uwagi, ale to myślę, że to jest temat na spotkanie, które pan dyrektor przewiduje. Co do samych diagnozy, wniosków, to jak najbardziej trafne, jest dużo do zrobienia i zawsze będzie dużo do zrobienia. Może zanim zacznę omawiać działalność biblioteki w Pelplinie, to chciałabym panu przewodniczącemu i szanownej Radzie serdecznie podziękować za to, że w poniedziałek 16 nie uczestniczyłam w obradach komisji, ale mogłam brać udział na zamku w Gniewie w dużej uroczystości. Byliśmy zaproszeni, Uniwersytet Trzeciego Wieku, na taką dużą uroczystość powstania Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oczywiście to odbyło się za zgodą pana przewodniczącego. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście tak było. Dziękuję. 1432 to liczba osób korzystających z komputerów. Tyle osób w ubiegłym roku skorzystało z naszych stacjonarnych komputerów w bibliotece. Ludzie, którzy przyszli sobie swoje, nie wiem, maile przejrzeć, bilety lotnicze wydrukować, swoją pocztę przejrzeć albo założyć pocztę. Działalność Miejskiej Biblioteki w Pelplinie i jej filii, to znaczy wszystko, tak? To i utrzymanie bibliotek, i kupno książek, i wszystko, co się z tym wiąże wokół Miejskiej Biblioteki, spotkania, koncerty,
wynagrodzenia pracowników. Finansujemy pismo samorządowe Informator Pelpliński. Tutaj są również zatrudnienie pracowników, którzy piszą w Informatorze. Cała ta strona u wydawcy, który mamy ludzi zatrudnionych na umowy. Wynagrodzenia, tutaj w tym wszystko jest. Chciałam tylko Państwu zwrócić uwagę na to, że w 2017 roku w bibliotece został aktem notarialnym przekazany fragment obiektu tutaj na Mickiewicza. Tam jest 235 metrów kwadratowych. On jest w tej chwili na razie pusty, tam się nic nie dzieje w tej jednej części, bo jest to obiekt zniszczony. Od 3 lat biblioteka, piszemy wniosek do infrastruktury bibliotek, na pieniądze, żeby tam móc zrobić fajny obiekt dla użytkowników wszystkich naszej gminy, tak? Od 3 lat nie możemy pozyskać pieniędzy na ten obiekt. Odnośnie nieruchomości, z całą pewnością był to temat, który został podjęty podczas poniedziałkowych komisji. Utrzymywanie pustostanu także kosztuje. A z każdym rokiem nieruchomość ulega konsekwentnie degradacji. Ona już jest tak zniszczona, panie przewodniczący, że... Zawsze może być gorzej. Dla wszystkich ludzi kultury, przy okazji wysłuchiwania informacji na temat funkcjonowania kultury, jest okazja, aby tym ludziom, którzy na tą informację pracują, podziękować, życzyć im kolejnych sukcesów i wytrwałości w tej jakże trudnej materii, bo kultura przez duże K była zawsze trudną materią, poddawana krytyce. Mamy ludzi, którzy są mistrzami w tej sztuce, że potrafią tego krytykować, nie wnosząc nic zamian. Dlatego też życzę Państwu dużej odporności na tą niekonstruktywną krytykę. I przystępujemy do kolejnego punktu, to jest do zapytań i wolnych wniosków. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę, panie burmistrzu. Ten temat już przewijał się kilkukrotnie. Dzisiaj 80. rocznica zbrodni niemieckiej w lesie Szpęgawskim. Za tydzień obchody. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciałby brać udział, to proszę o kontakt z panem Tomaszem Czerwińskim, aby uzgodnić, w jaki sposób może się to odbyć. Przywóz, dowóz, bo bezpośredniego dojazdu do miejsca zbrodni i do miejsca meteorologii nie będzie. Będą dowozy autobusowe. Dodam tylko, że wbrew temu, co było planowane, w tych rocznicach się nie będzie brał udziału nasz prezydent. Trochę ubolewamy nad tym, ale pomimo tych zapewnień, przesunięć, nie będzie go na tej uroczystości. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zgłasza się z tyłu sali pan Tomasz Kolos. A w jakim temacie chciałby się pan wypowiedzieć? W temacie informacji, które uzyskałem w ramach dostępu do informacji od Miejskiej Biblioteki i tego, co jest na mój temat gdzieś opowiadane, drugie oświadczenie chciałbym. Dziękuję uprzejmie, tylko musi pan wiedzieć, że obraduje Rada Miejska. I jeśli ma pan jakieś opinie, tudzież chciałby się pan wypowiedzieć, to może pan to zrobić oczywiście bezpośrednio podczas spotkań z radnymi albo podczas spotkania z panem burmistrzem. Nasz statut niestety nie przewiduje takiej formuły, aby mieszkańcy przychodzili i bezpośrednio zgłaszali swoje uwagi i wypowiedzi w takiej formule. Zwłaszcza, że nie zgłosił pan takiego zapotrzebowania wcześniej, ani na początku obrad, ani w trakcie przerwy. Dlatego jeszcze raz proszę, aby wszelkie wątpliwości zgłosić bezpośrednio podczas dyżurów radnych albo do pana burmistrza. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję wszystkim radnym za obecność i zamykam obrady 12. sesji Rady Miejskiej w Pelplinie. Dziękuję uprzejmie.